Wieczorem temperaturę podnosiły dodatkowo teatry ognia. Open air jest niesamowity. Uwielbiam to miejsce, jest cudownie, przyjeżdża tylu ludzi. Czego nie może zabraknąć na Openerze? Oczywiście gwiazd światowego formatu. Trudno by wymieniać, ale każdy z nas ma na pewno innego faworyta. I wszystkie nazwiska od tych napisanych na plakacie wielkimi literami i od tych, którzy są gdzieś tam takimi mróweczkami napisani, każdy tutaj wnosi swoją cząstkę i każdy jest dla mnie tak samo ważny. Najbardziej czekaliśmy na Interpol, który był wczoraj. Nie, na Sex Pistols! Nie, na Interpol! Sex Pistols! Sex Pistols dali tak czadu! Ojej! Sex Pistols. Byłem na koncercie Sex Pistols. To było wspaniałe doświadczenie. Stać pod samą sceną. I will stay near the stage. When I'm not on stage, I don't really... Kiedy nie jestem na scenie, nie przywiązuję zbytniej wagi do swojego wyglądu. Co sprawia, że festiwale są magiczne? Podobają mi się różne dziwne rzeczy, na przykład to, co jest za nami. Przyjemne jest przebywanie na świeżym powietrzu, oczywiście jeśli nie pada. Najważniejsi są jednak ludzie. Tu wszyscy mają ochotę na dobrą zabawę. Na festiwale przyjeżdżają z reguły osoby, które lubią słuchać różnych rodzajów muzyki. Ludzie otwarci na nowe doświadczenia.
Alison Goldfrapp w cudownej formie wokalnej, aż to było nieprawdopodobne i ciary przechodziły po plecach. Ona po prostu śpiewa tak czyściutko i tak perfekcyjnie, że nawet w pewnym momencie zastanawiałam się, czy tutaj nie ma jakiejś ściemy i to nie leci z taśmy, bo to jest zbyt doskonałe. Ja najbardziej czekałam na Goldfrapp. Właśnie jestem świeżo po koncercie i jestem pod dużym wrażeniem. Nie zawiodłam się absolutnie, szkoda tylko, że tak krótko. Jest czat, słuchajcie, jest czat. Naprawdę polecamy. Każdego roku przyjeżdżajcie. Naprawdę jest czat. That's a no priority. We'll never let it go, won't stand for your weakness, friends and forgiveness. There is a lack of hope in our community. Man's huge and a run the vicinity. Koncert Gentlemana i ta energia i ten flow cały, który się wydobywał na tym koncercie. Piękna sprawa dla mnie. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że to jest facet, który się urodził w Niemczech i jest Niemcem. Super. Szacun. Respekt. Mówi Ali G. Jesteś gentlemanem? Otworzyłbym dla ciebie drzwi. Co jeszcze byś zrobił? Myślę, że być gentlemanem chodzi przede wszystkim o pozytywne nastawienie do świata, o bycie raczej spokojnym i zrelaksowanym niż rozgorączkowanym i zabieganym. Taka postawa jest potrzebna w społeczeństwie. Nie powinniśmy być dla siebie niegrzeczni. Nie powinniśmy także podporządkowywać się systemowi. Gentleman no, rozmiażdżył. To jest miazga. To gentleman robi. Mr. Everybody, yes, Polska, we are working for a better tomorrow. Wipe away all your pain and sorrow. You don't know, say, yeah, man. Listen, I want you. Listen, keep it weaving like this. Polska, the greatest gift is life eternally. And what you reap is what you sow abundantly. It's your deeds and not your needs, or your identity. And divinity determines who you are. Yeah. Oh, yeah. You can write for nice hypocrisy. On the world you will take back your destiny. Super! Tak dobrze jest! Za rok chcemy gentlemana jeszcze raz.